spotkaliśmy się na holenderskiej ziemi, aby porozmawiać. No właśnie, z kim? Czy możesz nam się przedstawić? Mam wiele imion. Generalnie zależy od funkcji, jaką pełnię i od pozycji, którą wtedy posiadam. Zatem czym się zajmujesz? Wieloma rzeczami, począwszy od fuzji SMART przez Zieloną Rewolucję w oryginale, jak również generalnie światowym programem pokojowym, ekologicznym i wieloma innymi związanymi z tymi tematami. Ale przede wszystkim również zaprowadzeniem bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Dzisiaj chciałbym skupić się na fuzji SMART, działającej tutaj również w Holandii, tak? Zgadza się. Zatem czym jest fuzja SMART? Czy to jest firma, czy to jest jakiś rodzaj ustroju państwa? Czym jest fuzja SMART, albo czym może być fuzja SMART? Czym jest fuzja SMART? Czy to będzie firma, czy to będzie państwo? Gdyż jak sama nazwa mówi, jest to firma, to znaczy połączenie. A czym jest SMART, dowiecie się dopiero wtedy, kiedy sięgniecie do książek, ale żeby ułatwić i zachęcić, powiem, że jest to największe w historii dotychczas spotykane i nie będzie większego połączenia gospodarczego, które ma na celu wprowadzenie jednolitego standardu na całej planecie, włącznie z wprowadzeniem nowego systemu prawnego. Troszeczkę to brzmi jak nowy rodzaj państwa totalitarnego. Nie, nie będzie to nic związanego z totalitaryzmem. Będzie tam dużo dyscypliny, oczywiście, ale nie będzie to żadna tyrania, nie będzie to żaden despotyzm, chory despotyzm. Dyscyplina oczywiście. Zatem kto jest założycielem? Ja. Skąd pomysł na fuzję SMART? Chciałabym sama znać odpowiedź na to pytanie, gdyż sama idea fuzji SMART towarzyszyła mi od dziecka, odkąd tylko pamiętam, do tego stopnia, że nie jestem w stanie dokładnie określić daty dnia i godziny, bo dosłownie odkąd tylko pamiętam, od przysłowiowych pieluch. Mówiąc o fuzji SMART, nazywasz się czasami królową. Mogłabyś to sprecyzować? Tak, oczywiście, ma to wiele podstaw. Przede wszystkim, jak wszyscy wiecie, to czy ktoś jest królem, czy królową, definiuje krew. Dokładniej DNA, jakie się ma, i z samej definicji krwi królewskiej wynika to, że my jesteśmy chorzy na tak zwane choroby krwi. Ja mam bardzo ciężką mutację. Lekarze uczyli mnie od dziecka, żebym była w pewnym momencie w stanie sama powiedzieć, co mi jest. Poza tym fuzja SMART powoduje to, że jestem właścicielem wszystkiego i tego też wymaga ustrój. Ponadto mieszkamy w Rzeczpospolitej. Wszystkie państwa są Rzeczpospolitej. Polska jest pierwszym krajem, który oficjalnie objął patronat Królestwa Niepodległego Rzeczpospolitej, Królestwa Islamu, i stąd też mój tytuł, gdyż też jestem królową muzułmańską. Możesz wymienić największe sukcesy fuzji SMART tu w Holandii? W Holandii między innymi możemy się poszczycić jednym z największych osiągnięć na skalę światową, które zdecydowanie przyczyni się do zaprowadzenia pokoju między ludźmi, zdrowia wszelkiego rodzaju. Mam na myśli mój autorski pomysł, gdyż jest to również mój autorski pomysł, który parę lat temu rzuciłam przypadkowo podczas jakiegoś spotkania biznesowego, tak zwanej imprezy. Mam na myśli mięso laboratoryjne, gdzie zaprzestaniemy zabijać niewinne zwierzęta tylko po to, żeby zaspokoić nasze naturalne prawo do życia. Jednak ja pytałem o sukcesy fuzji. To jest sukces, ponieważ to mięso laboratoryjne jest już dostępne w sklepach. Już normalnie jest uruchomiona produkcja, na razie na niedużą skalę, gdyż cały czas próbujemy się przebrnąć i przedrzeć przez kurtyny, dymy, jakkolwiek by tego nie nazwać, awantury lobbystów i blokerów, którzy nas blokują w tej jakże cudownej idei, która naprawdę też gwarantuje odbiorcom, użytkownikom, konsumentom bezpieczne mięso. Co zatem łączy fuzja? Wszystko i wszystkich naraz, gdyż fuzja jest efektem i można powiedzieć dzieckiem Królestwa Rzeczpospolitej. I jak wam wiadomo, jako instytucja państwowa sprawuje pieczę i opiekę nad każdym obywatelem, każdą instytucją, każdą firmą, dosłownie wszystkim, co jest pod opieką instytucji państwowej. Dobrze. Niektórzy uważają cię za wariatkę. Czy ty sama nazwałabyś się tak? Czy raczej pozytywnym oczywiście, patrząc tego słowa, wierzysz w to, co mówisz i traktujesz to bardzo poważnie? Znaczy powiem tak. Zacznę od końca twojego pytania. Jeśli chodzi o kwestię wiary, nie wierzę, z racji tego, że wiara jest bez podstaw. Ja po prostu wiem, gdyż zanim coś powiem, mam na to niezbite dowody. A propos mojego rzekomego wariactwa i w kwestiach pozytywnych, jak i tych mniej pozytywnych, muszę tych mniej pozytywnych zdecydowanie rozczarować, gdyż wynika to tylko z ich niewiedzy. I na to też mamy niezbite dowody, nie tylko ja osobiście, ale uniwersytety, instytucje badawcze i generalnie ludzie, dzięki którym tym ludzie zawdzięczają to, że mają na przykład kubek wyprodukowany, bo
bez naszej wiedzy by tego kubka nie było. Bez wiedzy FusiSmart? Bez wiedzy naukowców. Gdyż tak jak jeszcze ci może nie wiadomo, ale zajmuję się również fizyką kwantową, to znaczy fizyka kwantowa, mechanika kwantowa, inżynieria kwantowa to generalnie są operacje na powietrzu i nie każdy ma niestety takie zdolności intelektualne, żeby to pojąć. I dlatego ja tak bardzo prę na reformę systemu edukacji, na całą rewolucję systemu edukacji, żeby dać tym ludziom możliwość i zwierzętom, gdyż zgodnie z przyjętą klasyfikacją ewolucyjną niektórzy o niższym poziomie intelektu są zaliczani do ssaków humanoidalnych, bo też się zachowują jak zwierzęta, mieli możliwość pojąć tej istoty, gdyż moim celem jest również jak największą ilość zwierząt ewoluować do poziomu ludzkiego. Dobrze, na temat fizyki kwantowej jeszcze porozmawiamy. Firma FusiSmart jest firmą zarządzającą, czy raczej firmą doradztwa? I tym, i tym. Zatem, jako firma zarządzająca, jakie podmioty gromadzi w swoich zasobach jako firma Fuzja, jak sama nazwa mówi? Przede wszystkim podmioty rządowe, instytucje rządowe, gdyż bez nich nie bylibyśmy w stanie legalnie przeprowadzić żadnej zmiany. Więc to przede wszystkim. Następnie wszystkie jednostki samorządowe, firmy, które funkcjonują legalnie na terenie każdego kraju, na całym świecie, każdego kontynentu, bo to nie jest tylko Europa, to jest również kraje Ameryki, obu Ameryk, Kanada przede wszystkim, Australia, Afryka, kraje Azji. Także mamy pomimo nie najlepszych stosunków z Anglią, mamy też również firmy, z którymi współpracujemy w Anglii, w Szkocji, w Walii, więc generalnie jesteśmy na całym świecie. Aczkolwiek nie nazwałabym tego firmą, jest to już ustrój. Po prostu tworzymy nowy świat, nowy ład świata od wielu lat i no brakuje nam jeszcze dużo, ale nikt nie powiedział, że to będzie krótka droga. Mówisz, tworzymy, używasz liczby mnogiej, jednak jesteś założycielem Fuzji, ale nie działasz sama. Nie, z racji tego, że ja, jako założyciel, główny promotor, kreator, twórca wszystkiego, także zielonej rewolucji, muszę zadbać o każdy aspekt, więc nie mam czasu, żeby poświęcić czas na produkowanie tego czy tamtego, więc generalnie ja nakreślam to, co trzeba zrobić, i są grupy ludzi, którzy te idee rozbudowują, później potwierdzamy, sprawdzamy, czy to się sprawdza z tym, co tak naprawdę ja wymyśliłam, czy to się zgadza z ideą, z misją, z wizją, czy spełnia wszystkie moje standardy bezpieczeństwa, bo to jest najważniejsze. Więc no, nie jestem w stanie pracować sama. Dwa, no, Bóg też stworzył ludzi po to, żeby tworzyli na Jego chwałę, więc jeśli Bóg tak chciał, to ludzie są mi potrzebni, jak i zwierzęta. FusiSmart i idee zrzesza inne firmy. Jakie? Wszystkie. Produkcyjne, przemysłowe, wytwórcze, przetwórcze, usługowe. Dosłownie wszystkie z każdego aspektu życia każdego z nas. Czyli to, co każdy z nas używa, niezależnie czy jedzenie, czy kosmetyki, czy meble. Dosłownie wszystko. Czy FusiSmart kieruje się jakimiś kryteriami co do firm, które zrzesza? Jak wiemy, w Holandii oprócz Einzendium, czyli pośrednic pracy, mamy również i firmy produkcyjne, taki magazyn. Mhm. Zatem pod FusiSmart możemy śmiało rozumieć, że jest to i hala produkcyjna, i pośrednik pracy. I tak, i nie. I a propos kryteriów, oczywiście sama fuzja, generalnie twór, który jest rezultatem fuzji, to znaczy The Untouchables Original Group Corporation, której ja również jestem autorem, założycielem, twórcą, kreatorem, bez mnie nic nie istnieje dosłownie. Oczywiście mam swoje kryteria, gdyż jako małe dziecko rozpoczęłam już również kampanię światową z wielkimi firmami, tak jak Nestle, współpracujemy do dnia dzisiejszego. Teraz jesteśmy na etapie dyskusji a propos wody. Więc oczywiście są kryteria, nie każda firma może przystąpić i być w efekcie końcowym The Untouchable, z racji tego, że niektórzy ludzie, zwierzęta, nie mają w ogóle jakiegokolwiek pojęcia o tym, co znaczy być człowiekiem, to w pierwszej kwestii, co znaczy empatia, co znaczy sytuacja życiowa, co znaczy choroba, i tacy ludzie w ogóle nie powinni być kierownikami, a tym bardziej właścicielem jakiejkolwiek firmy.
Czy Fusion Spark może działać bardziej jako stowarzyszenie zrzeszające różne firmy z różnych krajów? Nie. Jest to z góry nałożony, określony porządek z racji tego, że Fusion Smart jest wynikiem, jest moim, można powiedzieć, zdecydowanie moim tworem, ale można powiedzieć, że to, że ja urodziłam się tym, kim się urodziłam, jestem w taki sposób wychowana, jestem tym, kim jestem. Jestem jedynym reprezentantem całego Królestwa Światowego, jak i muzułmańskiego, jeśli chodzi o kobiety. Stąd samo to, że Rzeczpospolita objęła patronat nad Polską parę lat temu, to też definiuje Fusion Smart. Co Fusion Smart jest w stanie zaoferować podmiotom, firmom, rządowym instytucjom, które zrzesza? Pokój, gwarancje, bezpieczeństwo, rozwój, edukację. Generalnie można powiedzieć, że Fusion Smart jest od tego, żeby stworzyć raj na ziemi. Krótko mówiąc, dla każdego. Czyli wnika w dotychczasowy sposób działania takich jednostek? Oczywiście, jak najbardziej. Jak mamy wyciągnąć wnioski z poprzedniej działalności, przeselekcjonować, co było dobre, co było złe, czego nie robić na przyszłość, o co bardziej zadbać, co warto rozwinąć, czego nie warto rozwijać. Musimy zgłębić całą działalność każdej jednostki, która wchodzi ostatecznie w skład Fusion Smart i staje się the untouchable w efekcie końcowym, więc oczywiście każda firma przechodzi bardzo dokładny audyt. Jak mam zaprowadzić raj na ziemi, skoro nie wiem, gdzie są jego bolączki? Kto zatem tworzy wytyczne do wprowadzania takich zmian? Ja. Wszystkim zajmuję się. Kto to kontroluje? Nie mam organu kontrolnego. Ja jestem najwyższym organem kontrolnym na całym świecie w chwili obecnej. Tak jest od paru ładnych lat, a dokładnie w ten weekend mam jubileusz dziesięciolecia w Holandii. Tylko w Holandii. Moje gratulacje. Dziękuję. Zatem możemy wywnioskować, że firma Fusion Smart istnieje dłużej niż dzisiaj. Tak, oczywiście. Fusion Smart powstała, o ile mnie pamięć nie myli, w 1995 roku, kiedy już miałam oficjalnie pod patronatem szkoły podstawowej. Może brzmi śmiesznie, aczkolwiek wówczas tyle lat miałam i szkoła była pod patronatem uniwersytetu, na którym się wychowywałam, zanim poszłam do szkoły, więc wówczas już oficjalnie miałam możliwości drogą szkolną, pantoflową, za pomocą dyrektorów, nauczycieli wprowadzać różnego rodzaju zmiany. Jak Fusion Smart postrzega zarządy firm, które, że tak się wyrażę, wchłania? Wiesz co, ja staram się nie oceniać ludzi, którzy decydują się na przystąpienie do Fusion Smart. Raczej staram się dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć dla nich dobrą pozycję. Ja im nie jestem, oni wchodząc do Fusion Smart wiedzą o tym, że nie jestem w stanie im zagwarantować utrzymania tak zwanego ich stołka zarządczego w danym biurze, w danej firmie, w danym zarządzie. Z racji tego, gdyż tak jak powiedziałam, zależy mi na jakości prowadzenia firmy i na bezpieczeństwie pracowników. A niekompetentny pracownik, w tym przypadku jakiś dyrektor, stanowi zagrożenie dla mnie, dla mojej firmy, a jeśli stanowi zagrożenie dla mnie i dla mojej firmy, stanowi zagrożenie dla moich pracowników. Fusion Smart to 24 lata tradycji. Czy Fusion Smart posiada... Tradycje to jest to ponad parę ładnych miliardów lat tradycji. Zatem czy Fusion Smart posiada korzenie w swoich zasobach firmę, która może zaszczycić się również tymi 24 latami tradycji? Mówię tak dlatego, że jak wspomniałaś, Fusion Smart powstał w 95 roku. Mhm. Oczywiście. Czy tu w Holandii Fusion Smart już posiada w swoich zasobach firmę o równie lub podobnie długich tradycjach? Już Ci odpowiem. Ze względu na to, że idea powstała w 95 oficjalnie, zwróć uwagę, że każda idea, zanim wyjdzie z tak zwanego inkubatora, te nasionko wykiełkuje i powstanie tak zwany zielony listek, musi uminąć jakaś tam część czasu. Żeby to naszykować tak, żebym ja, idąc wyżej w edukacji, czy później idąc do pracy, mogła pracować tak jak teraz pracuję, czy chociażbym mogła pracować jakkolwiek tak jak teraz pracuję, musieliśmy spędzić parę ładnych lat nad tym, żeby obmyśleć, jak to zrobić, w jaki sposób to naszykować, w jaki sposób będzie niewygodnie, też ze względu na moje zdrowie, gdyż od dziecka, jak już wspominaliśmy o moim DNA, jest ono bardzo wyjątkowe,
to też wymagało wielu lat pracy. Zatem Fuzja Smart wchłania tylko młode, tradycjonalnie. Nie. Jednostki firmy. Pozwól, że zechnę to zeszyto, bo nie mam tego. O, na przykład najstarsze ze względu na to, że jakiś czas temu na Facebooku uruchomiłam oficjalnie dla firm, również żeby się skomunikować z emigrantami, do których zawnioskowałam oficjalnie parę lat temu o finansowanie. Zrobiłam taką akcję ze względu na to, że jestem też mistrzem marketingu, jestem najlepsza na świecie z marketingu, że będę bardzo nieskromna. Firma Jumbo. Otworzyłam taką usługę jak Emergency Call, a jak wszyscy wiemy jest Halo Jumbo. Również parę innych czynników decyduje, że można mnie utożsamiać ze samym słoniem, który jest w logu. Następna firma Kruidvat, Albert Heijn, Lidl, Nivea Action, Red Bull przede wszystkim, Coca-Cola. Coca-Cola ile lat ma tradycji, tutaj uruchomiliśmy w ramach kampanii Medifood Coca-Cola Life. Co tutaj mamy jeszcze z takich, przepraszam Was najmocniej, McDonald's, KFC. No, mnóstwo. Lista jest szeroka, długa. Zdecydowanie. Pojawiają się w niej znane marki. Jednak brakuje potencjału ludzkiego za ten pośrednictwo pracy. Przecież są egzempiury. Ale czy Fuzja posiada takie w swoich zasobach? Zwróć uwagę, że funkcjonujemy jako Fuzja też koniem egzempiura. I jak dobrze wiadomo, nie wszystkim, bo nie każdy korzysta z tego typu usług, nie w każdym kraju taka usługa funkcjonuje, w Rzeczpospolitej Polska również stosunkowo od niedawna, można powiedzieć maksymalnie od 3 lat, takie jakiekolwiek instytucje tego typu funkcjonują, skutecznie bądź nieskutecznie, zależy od udolności szefa, menadżera, zapełniają tą lukę, jeśli chodzi o zatrudnienie i pomagają nie tylko młodym ludziom, ale również starszym emerytom otrzymać jakiekolwiek możliwości zatrudnienia. W ilu spółkach jesteś prokurentem, które wchodzą w Fuzją Smart? We wszystkich jestem. Wszystkich jestem absolutem. Zatem wracając do kapitału ludzkiego i pośrednictw pracy, czy Fuzja Smart tutaj na terenie Holandii jest w stanie poprawić jakość obsługi pracownika? Czy jest w stanie zmienić tak niektóre słynne, niechlubne antybiura? I w końcu, czy Fuzja Smart tu na terenie Holandii przez ostatnie 10 lat zmieniła przynajmniej jedno takie antybiuro? Dobre pytanie. I powiem Ci tak. Jak to się mówi, do tanga trzeba dwojga. I jeśli my od strony firmy zrobimy wszystko, co w naszej mocy, ale jednak no niestety nasz klient, pracownik, który jest też moim obywatelem, tak, podopiecznym, wiesz, no nie będzie starał się jakkolwiek współpracować, tak, wiesz, no ciężko jest zadowolić kogoś, kto cały czas szuka dziury w całym, kto niszczy mienie, kto działa na szkodę firmy, tym samym szkodząc sobie, bo okradając firmę, w której się pracuje, okradasz siebie. No taki jest cykl budżetowy i tak oczywiście pomogłam wielu Eisenbiurom, między innymi pomogłam firmie Otto, która współpracuje z Goodstayem. Goodstay miał mieć odebrany kontrakt na całą Holandię, udało mi się wyratować firmę. Adeko, firma, współpracowaliśmy ze sobą, osobiście nawet wizytowałam firmę i współpracowałam z nimi. Eurojob mają również ode mnie informacje. Firma Mupol również otrzymała ode mnie informacje, co u nich nie działa, jak powinni funkcjonować, co jest niezgodne z prawem, jakie przepisy naruszają, tylko i wyłącznie dlatego, że Fuzja Smart przede wszystkim gwarantuje życie. Zatem również w takich Einzelbiurach jesteś szefową. Tak. Ale jednocześnie też pracownikiem. Zgodzisz się z takim stwierdzeniem? Tak, oczywiście. Zauważ, że ja nawet powracając do tytułu królowej, ja cały czas mówię, że królowa to jest praca. Kim jesteś na co dzień? Człowiekiem.
Zatem czym się zajmujesz jako człowiek? Ze względu na to, że prowadzę fuzję SMART, zieloną rewolucję i program pokojowy na całym świecie, nie biorę za to nic, dosłownie nic, ani złamanego grosza. Jestem zmuszona chodzić do pracy jak każdy z nas. Chodzę do pracy i w momencie, kiedy mam wolny czas, nie chodzę na imprezy, nie spędzam czasu ze znajomymi, tylko siedzę w książkach, w komputerze, pracuję, rozmawiam z ludźmi w internecie, prowadzę bardzo poważne dyskusje na forach międzynarodowych, na Światowym Forum Ekonomicznym. Z Harvardem jestem cały czas na łączach, z Uniwersytetem Harvarda. Od wielu lat współpracujemy na łamach właśnie fuzji SMART i Zielonej Rewolucji. Wprowadziliśmy bardzo wiele zmian na świecie. Dobrych zdecydowanie zmian. Pracujemy również nad reformą systemu edukacji i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Na pewno w dobrym kierunku. Z tego, co mówisz, słuchając Ciebie, mam przed oczami obraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tak ma działać fuzja SMART? Jestem wyżej. Jesteś wyżej nad ONZ? Tak. ONZ to są cząsteczki porozbijane i każda się z nich nazywa inaczej. U mnie jest jednolita całość i ona jest nienaruszalna. Dlatego się nazywa The Untouchable Original Group Corporation. Czy fuzja SMART ma zamiar też w przyszłości zająć się naprawą ONZ? Nie będziemy naprawiać ONZ-u z racji tego, że ONZ-u nie trzeba naprawiać. Trzeba naprawić system prawny. I jeśli chodzi o system prawny, już rozpoczęłam pracę nad światową konstytucją, jednolitym systemem prawnym dla każdego kraju, dla każdej jednostki terytorialnej, dla każdego samorządu i rządu. Z racji tego, że my podróżujemy. A wybacz, ale na wycieczce nie masz czasu zapoznawać się z systemem prawnym kraju. Nie obawiasz się, że takie dążenie fuzji SMART do ujednolicenia całego świata i ty w roli pani dyktator królowa, to jednak państwo totalitarne? Nie dyktuję. Jeśli dyktuję, to komuś, jeśli mam do napisania jakieś pismo. Ja edukuję i na bazie edukacji zmieniam świat, gdyż otwieram ludziom i oczy, uczę ludzi widzieć, uczę ludzi słyszeć i uczę ludzi mówić i korzystać z tego. Czy kryteria, jakie stawia fuzja SMART wchłaniającym firmom, to nie sposób narzucenia dyktatury? Nie. Z racji tego, że planeta Ziemia ma 10 lat życia, a wszyscy na niej żyjący również. Więc ty również masz ostatnie 10 lat swojego życia, a ja też noszę tytuł Zielonej Eminencji z paru innych względów. Też mam tytuł Zielonej Królowej, Królowej Natury i całej planety. Moim zadaniem jest zapewnić bezpieczeństwo i przedłużenie życia każdemu. Tak więc ja nie dyskutuję z kimś, czy ktoś chce żyć. Jeśli nie chce żyć, to podaję mu wtedy wniosek o eutanazję i wtedy ja mam mniej roboty. I zostają tylko ludzie, ci, którzy naprawdę chcą żyć. Którzy chcą popatrzeć, jak ich wnuki i prawnuki dojrzewają, jak ten świat będzie kwitnął. Piękna idea. Jesteś za ideologią Billa Gatesa, który chciałby pozostawić osoby, które są inteligentne, zamiast osób, które pracują fizycznie. Nie, nie, nie. Powiem ci szczerze, ja sobie nie wyobrażam świata bez pracy fizycznej. No słuchajcie, jak wy chcecie produkować warzywa bez pracy fizycznej? Maszyny nas we wszystkim nie zastąpią. Jednak rośliny potrzebują czynnika ludzkiego, żeby ktoś przyszedł, pogłaskał ten listek. Coś tam porobił przy tym. To jest bardzo istotne. Zresztą, jeśli zastąpimy wszystkich ludzi maszynami, nastąpi jeszcze większy bałagan energetyczny. Czy chcecie pozostawić wszystkich pracowników fizycznych na planecie? No, ja powiem ci szczerze, ja nie mam zamiaru robić takiej odsieczy jak Hitler i to, że ktoś będzie pracował fizycznie. Zauważ, ja też pracowałam fizycznie. Teraz moja niedyspozycja zdrowotna powoduje to, że bardziej się skłaniam ku pracy intelektualnej, ale wtedy świat by nie istniał. Dlatego skłaniam się do edukacji, żeby ludzie fizyczni byli wyedukowani. To nie znaczy, że oni pracują fizycznie, są gorsi.
Oni zostali do tego stworzeni, oni są poniekąd bogaci, chciała są bardziej wytrzymałe, tak jak na przykład moje. Moje nie jest zdatne do pracy fizycznej, ale Bóg kogoś obdarzył ciałem silniejszym ode mnie po to, żeby w ten sposób zadbał o matkę i ojca naturę i o nas wszystkich. Wierzysz Boga? Oczywiście. Może nie tyle, co wierzę, tak zakrawając o to, co mówiłam wcześniej o wierze. Ja po prostu wiem, że On jest. I też to udowadniam od paru lat, dlatego też studiowałam inżynierię kwantową, fizykę kwantową i tego typu rzeczy. Mam jedno pytanie. Mianowicie, między innymi rozmawialiśmy o Einzelbühlach w Holandii. Eurojob, Otto, Gutsche, Adecco. Jako szefowa, tworząc kryteria, jako założycielka, skłaniała się do tego, żeby też przed wchłonięciem przez fuzję Smart wymienionych przez siebie Einzelbühl, skłaniała się do pracy w nich? Tak, powiem Ci szczerze, że były firmy, których nie odwiedzałam osobiście, nie pracowałam jako pracownik normalny, bo tak jak mówiliśmy, nie zarabiam na fuzji Smart na razie, więc też potrzebowałam pracować. I oczywiście w niektórych firmach pracowałam jako zwykły pracownik, ale też nie byłam tam anonimowa, znają mnie tam bardzo dobrze. Właśnie z racji tego, że na przykład na firmie, do której wysyłano nas, wszystkich jako pracowników, również odwalałam, brzydko mówiąc, kawał dobrej roboty, dbając o to, żeby ta firma też jednak coś zyskała na tej fuzji Smart, tym bardziej, że nie trafiłam do byle jakich firm. Były to firmy, które były zainteresowane przystąpieniem do fuzji Smart, więc można powiedzieć, że jakoś tak od początku się dogadywaliśmy w tej kwestii. Zatem jasno można stwierdzić, że pracujesz u nas wszystkich. Dokładnie. Za darmo. Co by było, gdyby nie było Fuzji Smart? Za 10 lat byście wszyscy umarli, o ile nie szybciej, bo prognozy, bo zrobiliśmy prognozę, że gdyby Fuzja Smart nie nastąpiła, gdyby nie uruchomiła zielonej rewolucji, ten świat miałby za 2 lata, nawet nie. Zatem Fuzja Smart przedłuża życie. O ile? Z 2 lat zrobiłam 8 w przeciągu 2 lat. Więc tak razy 4, a jeszcze to robię na skali aktonowej, nie mikro, ale mniejszej niż mikro. Więc sobie wyobraź, co będzie, jak ruszę z pompą. Ameryka? NASA? Z NASA oczywiście współpracuję, bo musimy, jest to najlepiej rozwinięty w chwili obecnej instytut tego typu, aczkolwiek z NASA mamy też umowę lojalnościową, więc niczego nie sprzedałem do Trumpa. A poza tym zaczynamy pracować nad tym, żeby największy terrorista świata zniknął, że tak powiem, z piedestału. Czy Fuzja Smart uwzględnia drugie przyjęcie firm, które nie są za fuzją Smart oraz skróceniem życia ludzi na planecie? Oczywiście. Nie dopuszczamy opcji takiej, że ktoś skraca życie. Zatem fuzja Smart to nowa nazwa Ziemi. Słucham? Fuzja Smart to przyszła nowa nazwa Ziemi. Nie, Ziemia będzie się nazywać Rzeczpospolita, jeśli już. Nie będzie Afryki. Będzie Rzeczpospolita Afryka. Afrykańska, dokładnie. Tak jak jest Rzeczpospolita Polska. Co na to Putin? Się cieszy. Stary dobry wujek Putin. Jakże złotem Putina. Jeśli chodzi o wszystkie kruszce szlachetne, wszystko, co jest najszlachetniejsze na tej planecie, zgodnie ze wszystkimi pismami, transkrypcjami, przyjmuję ja. I to nie dlatego, że jestem samozwańcza, czy przyszłam, dajcie mi to, bo mnie się to podoba. Nie, po prostu ze względu na funkcję i na to, czym ja się zajmuję, również też jest to spowodowane fuzją Smart, ale muszę mieć dostęp po prostu do tych rzeczy, żeby zapewnić Wam wszystkim bezpieczeństwo, bo to nie jest to, że ja siedzę tylko w papierku, ale też własnym ciałem pracuję. Istnieją państwa, królestwa na świecie, które posiadają też swoich władców, tytułują się oni królami, królowymi. Oczywiście. A co z nimi? Co z możnymi tego świata? Będzie jedna królowa. Nie będzie już żadnego króla, nie będzie żadnego księcia. Będzie jedna królowa, pierwsza i ostatnia, tak jak to było zapisane. Królowa będzie miała pod sobą rząd, parlament, ministerstwa? Wszystko. A wybrani królowie, bo nie wszyscy, tak samo jak wybrane królowe,
będą oczywiście ze mną pracować, bo ja bez nich sobie nie wyobrażam tej pracy z racji tego, że mają swego rodzaju doświadczenie, które się przyda. Mówisz wybrane, kto zadecyduje o tym? Ja. Zatem fuzja Smart to ty. I jednocześnie cały świat, i wy. Nie uważasz, że niektórych ludzi będzie lub już przeraża taka wizja? Wiesz co, ja jestem tego pewna. Aczkolwiek nie przeraża mnie to z kolei, z racji tego, że ja wiem, jakim patronatem chcę wszystkich obdarzyć, jak kampania promocyjna, edukacyjna i informacyjna przede wszystkim będzie wyglądać, jeśli, że tak powiem, nie natrafię na żadnego niesubordynowanego oszołoma, który będzie chciał to spierdolić i przez to skróci wszystkim życie. Widzę, że jesteś świetnie przygotowana do dzisiejszego wywiadu. No powiedziałeś, że będziesz zadawać pytania generalnie z każdego zakresu, czym się zajmuję, więc chciałam ci udzielić jak najbardziej rzetelnych informacji, a nie pamiętam wszystkiego. A ja właśnie zmierzałem, poproszenia ciebie o przedstawienie przykładu twojego cząstki, twojego planu, twojego zaangażowania, przedstawienie kawałka tego, czym się zajmujesz, na przykładzie swoich ulotek. Dokładnie z jakiego zakresu chciałbyś? Zostańmy przy Holandii, zostańmy przy tych takich niesławnych Heinzelbiurach i przy problemie przekształcenia tego lub wchłonięcia przez fuzję Smart zmiana, dezorganizacja czy usprawnienie organizacji, pracy. Wiesz co, można to nazwać na pewno w etapie zmian dochodzi do swego rodzaju dezorganizacji, aczkolwiek jeśli dobrze jest wszystko zaplanowane, to ta dezorganizacja w ogóle nie dotyczy pracowników, jak i całej firmy. Jest to po prostu nowy proces, który jest wdrażany w firmie. Ale to jest troszkę dłuższa rozmowa, żeby opowiedzieć cały proces zmiany, więc to pozwolimy sobie zostawić na ewentualnie następną kwestię, na następną rozmowę. Natomiast wracając do samej kwestii. Już od lat współpracuję i z pracownikami, i z Eisenbiurami, i z firmami, więc my generalnie już tworzymy swego rodzaju łańcuch komunikacyjny, łańcuch firm, tylko musimy to wszystko jeszcze ujednolicić. Najpierw warto było się spotkać, właśnie popracować ze sobą troszeczkę, poznać się, jak to się mówi, bo nie wszystkie firmy miały możliwość współpracowania ze sobą, zanim Fuzja Smart przyszła do nich i oni do mnie. Więc taki etap integracji zapoznawczy też jest bardzo istotny i niezbędny przy czymś takim, więc na pewno w momencie ujednolicenia będzie to i usprawnienie pracy, zwiększy się na pewno zadowolenie klientów i detalicznych, to znaczy pracowników, którzy przychodzą, korzystają z usług Eisenbiura w pośrednictwie pracy i zamieszkania albo pracy, albo zamieszkania. Jak i samych firm jako klientów, którzy korzystają z pośrednictwa Eisenbiura. Przede wszystkim na tej podstawie zatrudnień Eisenbiura zaprowadzamy nowe standardy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Gdyż jak wiesz, terroryzm w chwili obecnej stanowi bardzo duże zagrożenie dla firm i to w jaki sposób dobieramy pracowników, jakich pracowników zatrudniamy, jak ich weryfikujemy, jest cholernie istotne. Aczkolwiek tym sektorem działań Fuzji Smart zajmuje się nie tylko od strony Eisenbiur i firm, ale również od strony rządowej. Rozumiem, że jednostki rządowe, pozarządowe, mniejsze stowarzyszenia to kwestia bezpieczeństwa. Nie będziemy poruszać tego tematu, ale skoro Fuzja Smart jest tak wspaniałą ideą, dlaczego Eisenbiura, musiałem się jeszcze chwilę pozostać, nie informują swoich podopiecznych o przynależności do Fuzji Smart bądź wchłonięcia przez Fuzję Smart?
Już na to pytanie mogę śmiało odpowiedzieć, gdyż już to nie jest tajemnica. Też z racji bezpieczeństwa wszystkich partnerów fuzji, a też przede wszystkim mamy swoją wizję, swój plan. Chcemy też to fajnie zaprezentować, żeby też pracownicy mieli z tego jakiś fan, żeby to nie było takie suche, jak idziesz na akademię pogrzebową, czy na jakąśkolwiek akademię, wiesz, święto państwowe, są, że odwalą hymn, a ty stoisz i mówią, kiedy oni skończą. Skoro fuzja smart to naprawienie całego świata, to ci wypierdoleni z tej fuzji smart przestaną istnieć. W jakimś aspekcie tak, ale pytanie tylko w jakim. Bo jeśli mówisz na przykład o firmie, to nie jest tak, że oni przestaną istnieć, my ich wypierdalamy na ulicę i martw się chłopie, żyje jak zwierzę, walcz jak w dżungli. Nie. Taka firma, ona też przystępuje do fuzji smart, tylko na innych warunkach. Dostaje drugą szansę? Nie, ona wtedy... jako firma przestaje istnieć, ale no my tych ludzi nie zostawiamy. My dla tych ludzi też mamy pracę. Tylko tak jak powiedziałam, nie jestem w stanie zagwarantować dyrektorowi takiej firmy tego, że on pójdzie na dyrektorskie stanowisko, bo on może iść do łopaty. W jaki sposób ma wyglądać stosunek pracy z zarobków w poprzedzających latach w Fusion Smart? Powiem ci jednoznacznie na to pytanie z racji tego, że będzie reformowany również system finansowy, a niestety nie mogę udzielić na chwilę obecną pełniejszej informacji na ten temat, więc jeśli cię to satysfakcjonuje, to bardzo fajnie, a jeśli nie, to prosiłabym, żebyś się jednak uzbroił w cierpliwość. To może w inny sposób. Mówi się, że mała Holandia żywi 2/3 świata. Ale nie będzie na pewno nikomu brakować. Ta mała Holandia żywiąca 2/3 świata to przede wszystkim fabryki, magazyny, pośrednictwa pracy. Jeżeli nie jesteś w stanie odpowiedzieć bezpośrednio o stawkach płac, może powiesz, w którym kierunku Fuzja Smart zmienia te firmy na rzecz podopiecznych pracowników? Powiem ci tak, jeśli wiesz albo nie wiesz, generalnie produkujemy 60% za dużo. Wszystkiego. Wszystkiego. Zatem jest nasz 60% za dużo. Jak wiesz, przyrost demograficzny również został źle poprowadzony, tak i jest zdecydowanie ludzi za dużo. Aczkolwiek w ramach Fuzji Smart będziemy się starać jak najbardziej to wszystko zoptymalizować, żeby naprawdę nikomu nie brakowało. Cały nadmiar produkcji musimy jakoś przetransponować. Nie będzie prościej 60% umieścić w kosmosie. Ale my już jesteśmy w kosmosie. Zatem ostatnie pytanie na dzisiejszy wieczór. Co możesz nam powiedzieć na temat fizyki kwantowej, którą wiem, że bardzo często się podpierasz. Zatem twój zakres wiedzy z fizyki kwantowej musi być przeogromny. Będę nieskromna i powiem, zgadza się. Natomiast jeśli chodzi o fizykę kwantową, to wolałabym na to poświęcić tak dogłębnie i całkowicie parę innych odcinków, bo to nie jest jeden odcinek, żeby wytłumaczyć całą istotę fizyki kwantowej. Trzeba poświęcić na to parę godzin, ale tak pokrótce, żeby tylko zrobić jakikolwiek zarys. Jak wszyscy wiemy, jest jakaś przestrzeń, my ją nazywamy powietrzem. Dla nas ziemian jest to powietrze. Generalnie w rejonach pozaziemskich, poza ozonem, orbitą ziemską, pozaziemską, istnieje to powietrze całkowicie inne. Tylko, że to się nie nazywa faktycznie powietrze. Jest to już całkiem coś innego. W innym układzie solarnym, w innym układzie księżycowym i planetarnym, to powietrze jest również całkowicie inne. I jak wiemy doskonale z nauki, bo tutaj nauką trzeba się podpierać, z tego powietrza jesteśmy w stanie coś zmaterializować. I tym jest fizyka kwantowa, ale o tym będziemy mówić dalej. Zatem dogłębniej przy następnej rozmowie może o tej fizyce kwantowej lub bardziej rozbudujemy temat w kierunku naszej kochanej Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo proszę. Dziękuję ci za wywiad. Ja również dziękuję, kochani.